Witamy w podcaście Troska o umysł. Rozmowy o zdrowiu psychicznym. Pragniemy nie tylko zwiększyć świadomość wagi zdrowia psychicznego, ale także wykonać ważny krok w kierunku zmniejszenia stygmatyzacji związanej z problemami psychicznymi i depresją. Zdrowie mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest to dla nas ważne. Dzień dobry, witam państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania czwartej już części podcastu: Troska o umysł, rozmowy o zdrowiu psychicznym. Dziś będziemy rozmawiać o depresji wśród młodzieży, a moją rozmówczynią jest Katarzyna Gromek-Kulasza. Dzień dobry. Psycholożka, psychoterapeutka, trenerka. Witam cię, Kasiu, serdecznie i pozwalam sobie na tą poufałą formę, ponieważ znamy się z Kasią. Od iluś tam lat pracowałyśmy razem w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Piasecznie, gdzie pracujesz, Kasiu, cały czas, a ja jestem aktualnie na urlopie z uwagi na moją pracę w samorządzie powiatowym. Kasiu, prowadzisz też własną praktykę psychoterapeutyczną oraz od kilku lat robisz wiele ciekawych rzeczy w ramach Fundacji Faro. Tak, zgadza się. której jesteś założycielką. Ja chciałam powiedzieć, że Twoja fundacyjna historia. Sprawia, że nasze historie są bardzo podobne. Pozwolę sobie na taką małą, prywatną dygresję. Fundacja Pomóż Dorosnąć, którą założyłam 20 lat temu, a która cały czas działa i prowadzona jest przez młodych psychologów Twojego pokolenia, i Fundacja Faro, którą prowadzisz, mają podobne cele: pomóc młodym ludziom. Dokładnie tak, na starcie w dorosłe życie. To tak ogólnie powiedziane. Ale pozwolę sobie zacytować piękną myśl, którą znalazłam na stronie twojej fundacji. I może będzie to swoisty wstęp nasz, do naszej rozmowy. Będąc rodzicami, chcemy, aby nasze dzieci żyły w bezpiecznym świecie, nie tylko w obszarze fizycznym, ale i psychicznym oraz społecznym. Chcemy, żeby były asertywne, nie bały się podejmowania nowych wyzwań, wchodziły w satysfakcjonujące relacje społeczne, potrafiły poradzić sobie z trudnościami i, prosi i potrafiły prosić o pomoc żeby były otoczone ludźmi, którzy szanują ich prawa i granice. Dlatego powstała Fundacja Faro, co w języku włoskim lub hiszpańskim oznacza latarnię morską. Latarnia jest metaforą bezpieczeństwa, poszerzania horyzontów, czyli punktów widzenia, świadomości. Bo dzięki uświadomieniu sobie niektórych rzeczy i refleksji nad nimi jesteśmy w stanie je zmienić, a przynajmniej próbować. To jest przepiękna treść. Czy chcesz, Kasiu, coś dodać do tego, co o tobie powiedziała? No właściwie ta treść oddaje wszystko, co, co, co było naszą taką pierwszą myślą przy założeniu Fundacji Faromy. Razem z mężem ją założyliśmy właśnie, będąc tymi rodzicami tych, tych naszych cudów małych. Nie wiem, czy coś można dodać. No robimy. Właśnie to robimy. Staramy się w każdym działaniu, które podejmujemy, projektach, które piszemy, które realizujemy, no właśnie takie małe kropelki, które drążą skałę tutaj wypuszczać, żeby właśnie poszerzać świadomość, budować. I dorosłych, i dzieci. Dokładnie mhm. tak, bo pracujemy i z młodzieżą i, i z nauczycielami, no, rodzice to nasz kolejny cel. To dużo jest pomysłów, dużo jest też potrzeb, ale myślę, że to jest taka kwintesencja tego, co chcemy robić. Mhm. Bardzo Ci dziękuję i cieszę się, że właśnie ty będziesz dzisiejszą rozmówczynią w temacie depresja wśród młodzieży. To przejdźmy już do tego tematu, bo jest on naprawdę bardzo obszerny. Wiele badań mówi o złej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, o coraz większej liczbie zachorowań, m.in. na zaburzenia depresyjne, ale powiedz nam, kim jest dzisiejszy nastolatek? Czym się różni od nastolatków, którymi byli na przykład jego rodzice? No właśnie, dzisiejszy nastolatek to jest trochę zagadka, myślę, że i dla rodziców też, i dla specjalistów z kolejnych pokoleń, no właśnie, bardzo się różni. Ale jakby zaczynając od początku, no właśnie, z perspektywy okresu rozwojowego, okres dojrzewania to jest kształtowanie się tożsamości dziecka. Już no dziecka, już młodego, tak prawie dorosłego, który można porównać do takiego generalnego remontu mieszkania, czy nawet domu. Tylko nie takiego, gdzie malujemy ściany, zmieniamy jakiś tam wystrój, ale taki, gdzie burzymy ściany, dobudowujemy coś, może w ogóle jakieś kondygnacje jeszcze dokładamy, więc to jest naprawdę taki generalny remont i, i młody człowiek potrzebuje takiego wsparcia, bo tu też nie chodzi o samo wnętrze, ale też zmienia się cały wygląd tak naprawdę. Jest to też czas, w którym nastolatek jest bardzo wrażliwy na komentarze na swój temat. Nie dotyczy to tylko rówieśników, rówieśnicy są wtedy też szalenie ważni, ale osób najbliższych, no właśnie rodziców, ale też i nauczycieli, z którymi no jednak spędza wiele godzin w ciągu dnia, bo jednak szkoła jest takim obszarem bardzo, bardzo dużym w życiu młodego człowieka. Kolejna rzecz. Wyzwania związane z nauką. Od samego początku uczniowie słyszą o egzaminie ósmoklasisty, za chwilę zmiana szkoły, przygotowanie do matury, matura i duża presja związana z tym, bo młody człowiek ciągle słyszy no ty musisz już wybrać, ty musisz wiedzieć co ty chcesz robić w tym życiu, no bo musisz wybrać odpowiedni profil, wiedzieć z czego zdawać maturę. Właściwie już musisz wiedzieć co masz robić w tym życiu, a wielu młodych ludzi, nawet maturzystów, jeszcze nie ma zielonego pojęcia co chciałoby robić, ale presja jest. Kolejna rzecz. W związku z rozwijającą się technologią mózg młodego człowieka narażony jest właściwie na całą st na ciągłą stymulację różnymi bodźcami, bo dużo informacji dzieje się na zewnątrz, w telefonach, podczas scrollowania, no właśnie telefonów, informacji, w mediach społecznościowych. To bardzo obciąża układ nerwowy. I co więcej, wiele tych informacji, które docierają do mózgu młodego człowieka, no dotyczą niezbyt przyjemnych rzeczy, a właściwie jakichś katastrof, wypadków, nieszczęść. I natłok takich informacji, plus obciążenie tego układu nerwowego, powoduje, że młody człowiek może nie czuć się bezpiecznie. Może mieć takie poczucie, że to, co go czeka, to środowisko, to życie dorosłe, no wcale nie jest bezpieczne i ciągle trzeba być jakoś uważnym, wrażliwym na różne rzeczy. Nie można też zapomnieć o pandemii, o wojnie w Ukrainie, które mocno zaburzyły poczucie bezpieczeństwa właściwie całego społeczeństwa, bo to czuć i, i wśród dorosłych, że gdzieś to bezpieczeństwo mocno się zachwiało. I myślę, że można tak jeszcze wymieniać, naprawdę dużo. Jak, jak przygotowywałam się do tego podcastu i zaczęłam rozpisywać sobie te wszystkie czynniki, które mogą stresować młodego człowieka, z czym on się boryka, naprawdę jest tego dużo. Nawet też różnice pokoleniowe w, w związku z rozwojem technologii, gdzie no, widzimy, co było kilkanaście lat temu, a co się dzieje teraz. To, że młody człowiek, oprócz tego, że jego świat jest powiedzmy w szkole, czy chwilę poza szkołą, to jeszcze jego świat taki społeczny, relacje społeczne są w domu, kiedy jest online. Dotyczy to zarówno tych takich y, pozytywnych doświadczeń, ale też na przykład i przemocy, że przemoc na przykład nie kończy się. W szkole, z wyjściem spoza mury szkolne, ale też może być w, w, w świecie online, tak naprawdę. Przyszło mi do głowy, jak Ciebie słuchałam, że mm, kiedyś, jak ja byłam dzieckiem, myślę, że jak ty byłaś dzieckiem, bo y, jest między nami spora różnica wieku, y, to mnóstwo czasu spędzaliśmy na podwórkach jako dzieci, dorastające dzieci, też jako młodzież spotykała się gdzieś poza domem. I tam się odbywał trening życia, trening relacji, poza szkołą, w szkole oczywiście też, ale te relacje bezpośrednie, face to face z rówieśnikami były bardzo realne i tam y, uczyliśmy się rozwiązywania różnych trudnych sytuacji, ale zawsze widząc naprzeciwko siebie tą osobę, z którą mamy w danym momencie relacje. A dzisiaj y, podwórka są w zaniku, a dominują wirtualne podwórka, y, gdzie y, dużo trudniej jest rozwiązać problemy relacyjne. Myślę tu też o hejcie, który jest bez ograniczeń jakby transmitowany przez te media, z którymi osoba y, obciążona tym hejtem, siedząc przed swoim komputerem czy telefonem, ma dużo mniejsze możliwości y, zareagowania skutecznego. Bo kiedyś, jak ja byłam dzieckiem, pokłóciliśmy się, to konfrontacja była szybka i zgodę było dużo łatwiej uzyskać, będąc obok czy naprzeciwko osoby, z którą mieliśmy konflikt. Dokładnie. A teraz nawet wiele komentarzy jest od osób, które nas nie znają. Tak. Prawda? Mhm. Bo ktoś skomentuje, powie, co myśli, i zazwyczaj mhm. no właśnie jest to hejt. Rzadko myślę, trafiają się komentarze, które są pozytywne. Tak, jednak. tak. To jest, to jest bardzo duży problem dzisiaj, rzeczywiście. Yy, I pewnie nie rozwiążemy go, nawet nie mam takiego planu w czasie naszych podcastów, naszych rozmów w ramach podcastu, ale ważne, żebyśmy go sygnalizowali. Bo im więcej osób reagujących yy, w sposób taki nie zgadzam się na hejt. Nie słuchaj tego, co pisze osoba, która cię nawet nie zna. Powtórzę ci dziesięć pozytywnych przekazów, żeby trochę zrównoważyć to złe, to złocu, które właśnie na swój temat usłyszałeś, które jest dodatkowo najczęściej nieprawdą. To mam, jest szansa, że będzie troszkę łatwiej. Dokładnie. A powiedz Kasiu, jak przejawia się depresja wśród młodzieży? Jakie są główne symptomy? Zaburzenia. O tym mówiły też trochę ekspertki w poprzednich podcastach, więc nie chcę się bardzo powtarzać, jeśli chodzi chociażby o klasyfikację, ale to, na co ja chciałabym zwrócić uwagę, to to, że no, nastolatki są fantastycznymi aktorami, jeśli chodzi o udawanie, że wszystko jest w porządku. Nastolatek niechętnie przyzna się, że z czymś sobie nie radzi, no bo to jest w jego ocenie jakaś słabość. Niechętnie powie, że się gorzej czuje. Raczej jest tak, że nawet w szkole może być osobą widzianą jako dusza towarzystwa, bardzo osoba kontaktowa, aktywna, robiąca mnóstwo rzeczy na rzecz klasy, na rzecz szkoły. A gdy wróci do domu, gdy zamkną się drzwi od jego pokoju, wtedy ściąga tę maskę i wtedy pojawiają się łzy, pojawia się smutek, pojawiają się, pojawia się wiele różnych y, objawów. Ym, bardzo często. To co, to, co widać, y, co da się zobaczyć, no bo myśli nie da się zobaczyć, dopóki nastolatek nas do nich nie dopuści, ale da się zobaczyć pewne ograniczenia poznawcze, y, co się odbija na przykład na ocenach szkolnych. I, i, I często tak mam w gabinecie, że jedną z pierwszych rzeczy, o jakich mówią rodzice przychodząc na konsultacje, to jest to, że no, moje dziecko się bardzo dobrze uczyło, taki piątkowy uczeń, a teraz dwójki, trójki, no może jest nawet i zagrożenie z jakiegoś przedmiotu, i co się dzieje. Czy jakiś taki leniwy jest, czy w ogóle szkoła go nie interesuje? I dopiero po nitce po, do kłębka, po, po kilku konsultacjach dochodzimy do tego, że to dziecko tak naprawdę ma depresję, że ono bardzo się stara, bardzo by chciało, ale jego procesy poznawcze, czyli jego myślenie, jego pamięć, jego uwaga no nie działają tak jak należy, ponieważ cała energia jest skupiona na tym, żeby po prostu przetrwać i, i poradzić sobie z depresją, tak naprawdę. Mm -hmm. Też myślę, Kasiu, że dźwiganie tej maski, która ma yy, zasłonić depresję, nie ujawnić najbliższemu otoczeniu młodego człowieka, jak ciężko mi jest w życiu, jest strasznie energochłonne. Dokładnie tak. I to jest mm -hmm. znowu kolejna rzecz, na którą ta energia życiowa tak. idzie, tak, żeby nie pokazać, mm -hmm. żeby nikt nie zwrócił na mm -hmm. mnie uwagi, że, że coś jest nie tak. Jak zatem rozpoznać depresję u młodzieży i odróżnić ją od pewnej mody, do której często odnoszą się rodzice, bo rzeczywiście można mieć takie wrażenie, że um, demonstrowanie z pewnych swoich y, problemów psychicznych jest pewną modą. Jest może takim sposobem, żeby zaistnieć w grupie, zwrócić uwagę. Co myślisz na ten temat? Też słyszałam nawet o takiej modzie, że y Modnie jest teraz mieć swojego psychoterapeuta. No Chociaż mam wrażenie, że w niektórych sytuacjach to jest troszkę no, takie może obśmianie problemu, no bo depresja no, to nie jest coś coś takiego delikatnego, tak? nieznacznego. To jest coś bardzo poważnego. Więc myślę, że jeśli ktoś już jest w procesie terapeutycznym, to rzeczywiście coś się u niego dzieje. Tylko może w taki sposób pokazania, jakie to jest modne. To jest taki sposób poradzenia sobie z tym. Natomiast myślę sobie tak z perspektywy rodzica, no, jak dla mnie przede wszystkim ważna jest relacja z dzieckiem, żeby ta relacja była oparta na takim poczuciu bezpieczeństwa, żeby dziecko wiedziało, że kiedy coś się u niego dzieje, to są takie osoby, do których mogą przyjść. Z którymi mogą porozmawiać, mogą wiem, wyżalić się, wyrzucić swoją złość czy, czy swój smutek, co tam im siedzi w głowie. I to jest taki pierwszy kanał, że jeśli jest taki rodzic, z którym dziecko czuje się dobrze, czuje się bezpiecznie, to dziecko zasygnalizuje to. Bardziej wprost, mniej wprost, ale da na pewno znać. Też już miałam kilka takich sytuacji, kiedy zaprosiłam rodziców na konsultację, bo, bo ja tak pracuję, że jak przychodzi niepełnoletnia osoba, to najpierw mam konsultacje z rodzicami, żeby zebrać wywiad, dopiero potem z dzieckiem, nawet jeśli jest już takim dużym nastolatkiem. I rodzice często mówią: No ja właściwie nie wiem o co chodzi, ale córka czy syn poprosili o takie konsultacje. No to przyszliśmy. I myślę, że to też jest w porządku. Fajnie, że rodzice słyszą te głosy dzieci, że no, dzieci mogą nie chcieć rozmawiać z rodzicami, zwyczajnie, tak? Może, może nie chcą ich obarczać swoimi problemami, bo rodzice borykają się z jakimiś swoimi trudnościami i może po prostu nie są taką osobą, z którą chcieliby pogadać. I, i fajnie, jeśli rodzice słyszą ten głos dziecka, które mówi wprost: Ja potrzebuję do psychologa, ja potrzebuję do specjalisty, muszę z kimś pogadać i rzeczywiście idą, tak? Jak, I szanują też to, że dziecko nie chce czasami mówić, tak? że nie naciskają, że nie mają takiego podejścia, tam wymyśla sobie. Tak? A nawet myślę sobie, że jeśli pojawia się taka myśl, no wymyśla, nie wymyśla, to myślę, że bezpiecznie jednak jest skonsultować to sobie specjalistą i specjalista powie, czy to dziecko wymyśla, czy nie. Bo niektóre takie stany obniżonego nastroju są wpisane w trochę ten okres rozwojowy. I one są naturalne, tak, ale. No nie wiem, czy jako rodzic nie będący specjalistą wzięłabym na siebie taką odpowiedzialność, żeby powiedzieć, że nie, to na pewno nie jest depresja. Tym bardziej, że no, jest też depresja maskowana, która nie wygląda jak taka klasyczna, tak? obniżony nastrój, niechęć do życia, tylko tak jak też mówi, było to mówione w poprzednich podcastach, że to czasami jest wręcz w drugą stronę. Jest taki duży napęd, prawda? Duża aktywność. Symptomem depresji mogą być też takie, takie zachowania, kiedy dziecko zamyka się w pokoju. Rodzice często myślą, że dziecko no pewnie poszło się pouczyć i też tego argumentu tak naprawdę używają dzieci. Tak, idę się uczyć, nie mam czasu, nie mam czasu rozmawiać. Ale pytanie, na ile rzeczywiście y, one się tam uczą? A na ile to, to nie jest y, tak, taki czas dla nich, gdzie oni mogą właśnie trochę się uzewnętrznić ze swoimi y, emocjami? Jakoś też y, pobyć z nimi? Y, myślę sobie, że y, no, Czyli myślę, ja to wiem, depresja jest chorobą śmiertelną i nie można tego bagatelizować. Więc myślę, że taka czujność rodzicielska jest tutaj no jednak szalenie ważna. Ja bym dodała do tego, co powiedziałaś, taką moją refleksję, że rodzic, które, którego dziecko... Jest gotowe poprosić o wizytę u specjalisty, może być dumny ze swojego rodzicielstwa. Tak? Jest to pewne, ta sytuacja jest pewnym testerem dobrej relacji z dzieckiem, że dziecko przychodzi do rodzica. No jest dość dojrzałe, świadome, żeby też zobaczyć swoją potrzebę, ale bez lęku prosi o tę wizytę. Tak? Bo ja mam takie doświadczenie z mojej pracy przez wiele lat w gimnazjum i w liceum, że, z, który, z, doświadczeniem, z doświadczenia mojego wynika, że bardzo dużo młodych ludzi w ogóle. Nie miało gotowości do rozmowy z własnymi rodzicami. Bało się ujawnić jakąkolwiek słabość. Mieli ogromny lęk, że będą niezrozumiani, wyśmiani, że będą, ich problem będzie zbagatelizowany. Ja myślę, że też tu jest taki kłopot emocji rodziców. Mówisz o tym, że taki rodzic powinien być dumny. Też tak myślę, ale też wiem, że u rodziców uruchamia się poczucie winy, kiedy ich dziecko zachoruje. Yy, że no coś zrobiłem zrobiłam mnie tak że moje dziecko jest teraz chore że ma depresję może czegoś nie zauważyłem nie dopilnowałam i chyba to jest takie trudne dla rodzica przy yy. No właśnie nie odebrać tego jako poczucie winy, że ja coś zrobiłem nie tak, tylko właśnie tak jak ty mówisz, no super, że mi o tym mówisz, szukamy pomocy. Tak, słowo duma może nie jest tu najszczęśliwsze, bo w momencie, kiedy dziecko nam się otwiera ze swoim problemem i prosi o pomoc specjalisty, to, 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 no to wiadomo, duma się nie pojawia, pojawia się lęk, troska, tak jak powiedziałeś poczucie winy. Ale chcę właśnie rodziców zapewnić, że to jest sygnał, że to dziecko nam komunikuje, mam, tato, mamo zaufanie do ciebie, szukam u ciebie pomocy. I to jest dla mnie informacja, że relacja między rodzicem a dzieckiem i dzieckiem i rodzicem jest dobra. Dziecku Dokładnie, nie ma lęku. Tak. Uh -huh. Więc jeśli państwo mierzycie się z taką sytuacją, to głos do naszych słuchaczy, to y y y możecie sobie postawić y no, przynajmniej plus, jeśli nie piątkę z plusem, y że wasza relacja z dzieckiem... Y nie jest budowana na lęku, a, a, a na zaufaniu do was. A co mogą zrobić rodzice, aby pomóc swoim dzieciom w poradzeniu sobie z depresją? Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. Bo y, też słuchając poprzedniego podcastu, y, no, chciało się usłyszeć tą receptę i co mam zrobić? I bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś Ewa, a propos tego, żeby słuchać specjalistów. Ale żeby słuchać specjalistów, to trzeba do nich trafić to myślę, że to jest taki pierwszy krok w ogóle, czyli kiedy dziecko m, przejawia pierwsze objawy, albo kiedy nam samo sygnalizuje, że coś się dzieje, żeby działać szybko. Oprócz tych sytuacji, o których powiedziałam, że rodzice usłyszeli ten głos dziecka, mówili do specjalisty, to też byli tacy, którzy owszem, mówili, ale dopiero po na przykład pół roku. tak? I Przez pół roku dużo, tak, dużo, się, dużo się wydarzyło w tym czasie. Więc, jak dla mnie, przede wszystkim szybkie działanie, czyli udanie się do odpowiedniego specjalisty i postawienie właściwej diagnozy. Czasami jest też niezbędne wdrożenie farmakoterapii. Nie zawsze. To, to zależy od bardzo wielu, bardzo wielu rzeczy, ale myślę, żeby nawet na pierwszy rzut pójść do psychoterapeuty i, i przejść odpowiednią diagnozę, czy do psychologa. Tak, Ja myślę, że też pierwszy rzut mogą iść nawet psycholodzy szkolni. Oni też myślę, że już mogą pokierować, nawet wskazać placówki, gdzie mogą rodzice się udać z dzieckiem. I tu też chciałam dodać taką ważną rzecz odnośnie leczenia depresji. Bo, jakby podstawową formą leczenia jest psychoterapia i na wsparciu u farmakoterapii, tak? ale ta psychoterapia, żeby rzeczywiście była u odpowiedniego specjalisty z odpowiednim wykształceniem, ponieważ aktualnie no, rynek jest wysycony różnymi specjalistami. I niekoniecznie osoby, które mają odpowiednie wykształcenie i kompetencje, podejmują się takiego leczenia I, i też takie sygnały czasami do mnie trafiały, czy osoby, które no właśnie najpierw nie trafiły do specjalisty, może nie do takiego, tak, nie do psychoterapeuty, I, i to, co się zadziało, to był trochę stracony czas. Tak? Bo dziecku nic to nie pomogło, a to było parę miesięcy, w którym rzeczywiście on mógł. Już, już być dużo, wiele, znaczy może wiele kroków do przodu tak, w swoim procesie leczenia, bo też warto powiedzieć, że proces leczenia to, no to nie jest kilka spotkań, tak, to, to raczej trzeba liczyć w miesiącach. Mm -hmm. Ja też chcę rodziców przestrzec przed taką postawą bojaźni przed farmakoterapią. Są ciągle jakieś jeszcze mity, przekonania, że leki antydepresyjne są uzależniające, są niebezpieczne. To nie jest prawda. Jest cała, całe mnóstwo bardzo nowoczesnych już leków, które y, można bezpiecznie stosować i w prawidłowy sposób odstawiać, i nie ma żadnego, y, żadnych objawów uzależnienia od tych leków, więc też warto, żeby rodzice o tym wiedzieli. Ale chciałam też ciekaś, troszkę podpytać y, na temat y, zaangażowania rodziców też w proces terapeutyczny. Jak y, 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 dziecko mierzące się ze swoim y, trwale obniżonym nastrojem, y, depresją, y, ono jest w procesie terapii, ale... Otoczenie rodziną wspierającą, rozumiejącą, akceptującą, nie stawiającą jakąś bardzo y, y, ciągle zadań, y, które mają być, w, myślę, w intencji rodziców motywatorami do wychodzenia z depresji, jest też ważna. O tym też mówiłyśmy z jedną z poprzednich specjalistek, ale te tematy się przenikają. My w każdym z podcastów, z każdym z odcinków podcastu, troszkę jakby z innej strony podchodzimy do tego samego tematu, ujmujemy go innymi słowami, z innej troszeczkę perspektywy. Co byś o tym powiedziała, jak, jak rodzice mogą zorganizować tą przestrzeń rodzinną domową w taki sposób, aby być wspierającymi proces terapeutyczny. Jak najbardziej się podpisuje pod tym, że rodzina jest tym wsparciem dla, dla osoby, która choruje i, i warto, żeby właśnie słuchała specjalistów pracujących z, z ich dzieckiem. Ale też zaufali takiemu specjaliście. Bo proces terapeutyczny dziecka, nawet młodego, tak będę mówić jednak dziecko, no to wymaga takiego zaufania dziecka do terapeuty. Więc też jakby, żeby rodzice dali przestrzeń terapeucie do pracy, żeby też nie dopytywali za dużo, co się dzieje, ponieważ to może zaburzyć też poczucie bezpieczeństwa takiego młodego człowieka. To jest też to, żeby zaakceptować w ogóle tą diagnozę, że to jest choroba. Choroba, którą da się wyleczyć, jest śmiertelna, ale którą da się wyleczyć, i, i trzeba po prostu stosować się do zaleceń, tak naprawdę. Czy to dotyczy farmakoterapii, czyli przyjmowania leków, odstawienia leków, bo to wszystko ma znaczenie, tak, żebyśmy to wszystko zrobili dobrze pod opieką specjalistów. Myślę, że to też jest takie okazywanie wsparcia dziecku, czyli rozmawianie, nie obwinianie go o tą chorobę. Jeśli u rodzicach pojawia się takie poczucie winy w związku z tą chorobą, to dobrze gdzieś siebie zaopiekować, czyli znaleźć gdzieś dla siebie pomoc, gdzie będzie tam można uzewnętrznić te swoje obawy, żeby też dziecko nie brało tego na siebie, bo dzieci bardzo często biorą odpowiedzialność za emocje rodziców i widzą, kiedy się martwią, no to to już jakby dokłada się do, do ich worka na plecach różnych, różnych obciążeń. Myślę też o, no w ogóle o myśleniu o zdrowiu jako o priorytecie. Szkoła, bo często, no często jest tak, niestety, że rodzice skupiają się na szkole. No ale jak to? No, no jak on nie może chodzić do szkoły? Ale jak to jakieś nauczanie indywidualne? Bo to też są takie różne formy wsparcia ucznia. No przecież on musi się uczyć, musi zdać maturę. I, I czasami jest tak, że zamiast odpuścić, to rodzice jeszcze robią większą presję. Więc na ten czas leczenia, przede wszystkim zdrowie, a nauka naprawdę to można rozwiązać. To, to nie jest koniec świata, kiedy uczeń w kolejnym roku zaliczy tak dany materiał, albo będzie w trochę innej formie nauczania. Przecież jakby warto tak sobie przewartościować wszystko w głowie i poukładać te odpowiednie e, priorytety. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Yy, my tu mówimy o depresji jako poważnej chorobie. Nie mówimy o tygodniowym gorszym nastroju. Mówimy o chorobie, która, która pozbawia człowieka sił do życia i do aktywności, które w tym życiu yy, są jego zadaniem. Na przykład uczenie się. I yy, też yy, do Państwa, którzy nas słuchają, taki, taki komunikat, jak trafiacie z dzieckiem do specjalisty i specjalista, dobry specjalista wam da instrukcję, że tak powiem, obsługi tej sytuacji. Dobrze wam wyjaśni, w jaki sposób stosować leki, jak, jak przyjmować nastrój dziecka, jak z nim rozmawiać, w jaki sposób wspierać dziecko. Do tej instrukcji się trzymajcie i bądźcie czujni przed takim stanem, który dziecko będzie odbierało mama, tata, oczekują, że ja już się czuję ok, że moje objawy szybko miną. Leczenie depresji odbywa się w czasie, ten czas jest różny. Tak? Nie zawsze jest to szybki proces. Myślę, że bardzo często właśnie jest to wolny proces. Nauczanie indywidualne jest bardzo dobrym rozwiązaniem, no czasem niekoniecznym, czasem koniecznym. Jeśli jest koniecznym, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Bo dziecko rzeczywiście w swoim tempie bezpieczny dla siebie sposób tą szkołę kontynuuje. Ale jeśli nawet będzie jakieś zawirowanie, to co powiedziałaś, to nie jest koniec świata. Pierwszą rzeczą, najważniejszą, jest zdrowie i życie dziecka. Dokładnie Paniące tak. Szkole. Mhm. Czasami też depresję, czy podejście do depresji, do choroby depresji porównuje się do nowotworu. Jak byście Państwo zachowali się, gdyby Wasze dziecko zachorowało na nowotwór? Jak byście wtedy ustawili te priorytety? Tak? I, I myślę, że to jest coś takiego, co... Co może uświadomić rodziców wagę problemu, bo, bo czasami tak to może być. Kasiu, powiedz nam, co mogą zrobić nauczyciele, czy też szerzej to ujmując, szkoła, aby pomóc uczniom w poradzeniu sobie z depresją. To znowu duży temat. Bardzo ważne. Dokładnie tak, bo no, szkoła jest tym dużym kawałkiem życia młodego człowieka i mówimy też, a propos tej presji związanej z nauką, presji rodziców, presji szkoły, żeby się uczyć, żeby zdawać te egzaminy. No ale właśnie w depresji te procesy poznawcze, czyli myślenie, zapamiętywanie, w ogóle cały proces uczenia się no, jest mocno utrudniony. I są różne formy, o których już wspomniałyśmy, takiego wsparcia młodego człowieka w procesie uczenia się, jak chociażby nauczanie indywidualne, czyli to jest taka forma, gdzie uczeń po uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej może realizować program w formie indywidualnej z nauczycielami na terenie domu. No jest to jakaś określona liczba tych godzin, to na pewno nie jest taki plan lekcji, jakby miał normalnie chodząc do szkoły. Inną formą jest na przykład zindywidualizowana ścieżka kształcenia, która zakłada, że kilka na przykład przedmiotów jest w formie indywidualnej, tych, które na przykład sprawiają największą trudność w danym momencie, bo to niekoniecznie zawsze musi być tak, że z każdego przedmiotu uczeń z depresją sobie nie radzi, może to być tylko wybrane jakieś tam najtrudniejsze w tym momencie dla niego. Mówiliśmy o tej presji związanej z uczeniem się. To też jest coś, na co warto, żeby szkoła i nauczyciele zwrócili uwagę, żeby tę presję zmniejszyć, żeby mniej oczekiwać, przynajmniej na jakiś czas, na, na okres leczenia, zanim osoba chorująca na depresję no, poprawi tą swoją kondycję. Czasami jest to dostosowanie różnych form, metod pracy. Na przykład może to być zmniejszenie materiału do zaliczenia przy, przy tym jednym pierwszym podejściu. Czasami może to być. Podział tego materiału, czasami może to być inna forma zaliczenia, na przykład poza klasą, może to być też to, żeby nie pytać takiego ucznia na forum, bo to też może być dodatkowy, dodatkowy stres, i najczęściej też jest wśród młodych ludzi. Też używanie tych komunikatów wspierających. Takich rozumiejących, że okej, okay, widzę, że jest ci dzisiaj ciężko, to, nie wiem, usiądź sobie na razie z boku, posłuchaj, kiedy widzimy, że uczeń jest w gorszej kondycji, albo zaproponowanie pójścia do, nie wiem, psychologa, pedagoga, żeby na no, chwilę, nie wiem, poszedł i, i sobie pogadał, i yy, żeby trochę tego napięcia zeszło. Na pewno warto unikać yy, straszenia konsekwencjami czy obrażania, czy jakby z patrzenia pod kątem tego lenistwa, które bardzo często niestety się pojawia, tak? że na pewno jest leniwy, nie chce robić. A może właśnie to dziecko boryka się z jakimiś trudnościami. Warto zapytać. Też pracowałam w szkole i, i na szczęście wiele miałam takich sytuacji, kiedy to nauczyciele kierowali do mnie uczniów, bo widzieli, że coś się dzieje, coś jest nie tak, ten uczeń jakoś inaczej się zachowuje niż do tej pory. Może jest bardziej wycofane, może właśnie te oceny jakoś spadły, nie wiadomo właściwie o co chodzi. I miałam kilka takich sytuacji, kiedy właśnie taki uczeń trafiał do mnie, do psychologa szkolnego, kierowany przez nauczyciela. Rozmawialiśmy, tak, badaliśmy o co chodzi. Ja potem rozmawiałam z rodzicami i rodzice na przykład byli zaskoczeni, że w ogóle coś takiego się dzieje, że tego w ogóle nie widzieli. Tak? Ale tu też jest taka rola właśnie specjalistów szkolnych, oni często są tą. Tym pierwszym punktem, tak, do którego się udają uczniowie, i mogą pokierować Państwa, powiedzieć, gdzie się udać, jakie są te wszystkie ścieżki. My też w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznej i mamy sieć współpracy psychologów szkolnych, czyli mamy takie spotkania comiesięczne i mamy też swoją grupę na WhatsAppie, gdzie wymieniamy się kontaktami do specjalistów, więc my naprawdę jesteśmy na bieżąco. Myślę, że tutaj Państwo naprawdę możecie zaufać naszym specjalistom szkolnym i do nich się udać też po takie informacje. Więc to takie zainteresowanie się uczniem, jego sytuacją, nawet zapytanie, czy wszystko u Ciebie ok, może już być takim pierwszym punktem, pierwszym krokiem, żeby takiemu młodemu człowiekowi pomóc i udzielić adekwatnie tej pomocy. Mhm. Mm tak, to wszystko bardzo ważne i wcale to nie jest takie trudne, jeśli mamy w sobie jako nauczyciele odpowiednią dozę empatii i zrozumienia sytuacji emocjonalnej dziecka. Aby tak było, tu mój mały apel do nauczycieli, to mam taką wielką prośbę do wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, a ci, którzy słuchają mogą ponieść tę wiedzę dalej, żeby nauczyciele poważnie traktowali diagnozę, żeby nie kwestionowali opinii, która wpływa do szkoły, informującej o tym, z czym się mierzy dziecko, jaki zakres dostosowań i obszar dostosowań należy mu zapewnić. Bo to też jest ważne, żebyście Państwo nie mieli pokusy myślenia o tym dziecku, to po prostu leń, jaka depresja. To jest bardzo niebezpieczne. To jest taki troszeczkę może, nie wiem, pewien stereotyp, który w niektórych środowiskach nauczyciel obserwuje. A to jest bardzo niebezpieczne naprawdę. Więc liczę, że takich nauczycieli już może nie ma, ale wolę przestrzec. Mhm. Moje doświadczenie jest takie, bo, bo w zeszłym roku przeszkoliliśmy wielu nauczycieli. No w właśnie, Kaś, robisz w ramach fundacji mm -hmm. świetną robotę, bo właśnie szkolisz nauczycieli. Tak, właśnie szkolimy odnośnie wspierania tej odporności psychicznej, i, i, i nauczyciele, z którymi pracowałam, no niszczą ten stereotyp, na szczęście. I, I moje serce się bardzo raduje, gdzie są bardzo wrażliwi na to, co się dzieje z ich uczniami i bardzo chcą tej wiedzy, chcą tych narzędzi jak pomagać swoich uczniom, więc już wielu nauczycieli to ma, mam nadzieję, że, że będą to właśnie przekazywać dalej. Jakby tutaj nadal wracam też do, do specjalistów szkolnych, że naprawdę to są mega fajni, kompetentni ludzie z odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, mogą Państwu pomóc i, i nauczycielom, i rodzicom, tak? jak, jak sobie radzić w takich sytuacjach. Mhm. Bardzo Kasiu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę tylko, że moją rozmówczynią była Katarzyna Gromek-Kulasza, a rozmowę prowadziła Ewa Lubianiec. Dziękuję i żegnamy Państwa. Dziękuję bardzo. Podcast zrealizowany w ramach Aliansu Przeciw Depresji w Powiecie piaseczyńskim.